Myślę, że nas wszystkich wyrzuciło, bo widzę, że osoby wracają. Dajcie znać, czy mnie słychać. Miałem komunikat na ekranie, że przełączają się serwery. Czy ktoś mnie słyszy? O, Gosia, ale to rozumiem, że mnie słychać. Dobra, to poczekamy. Udany poniedziałek. Więc poczekamy, aż się przelogują osoby i wszyscy. Więc czekamy, czekamy. Teraz jest OK. U mnie też jest już OK. Czekamy jeszcze. Jeszcze się pewnie kilka osób. Brak wizji i fonii. Ja nic nie mówiłem przez chwilę, więc może dlatego. Nie, jakąś muzyczkę puścić. Czy wszyscy widzą, że rysuję? Żadne kalambury, przecież to wiadomo, co to będzie. No dobra, to słuchajcie, macie możliwość pozaznaczania, skąd jesteście. Wydaje mi się, że zobaczcie, czy możecie po ekranie rysować. Teraz. O. Ale Ryszard to ma zacięcie. Ryszard jest gumka też do wymazywania. Panie Ryszardzie. O, no dobra. Kółeczka można robić. Proszę bardzo, jak ktoś ładnie tutaj nam. Chyba ktoś coś próbuje nam napisać. Pan Jan. Dobrze, 21 osób, to jeszcze się dołączają osoby, więc poczekamy chwilę, żeby zobaczyć. Widzę, że nikogo na południu nie ma, bardzo południu, południu i południowym zachodzie. Czy jest z nami Mirek Noga, który był wcześniej, więc mógłby się gdzieś tam oznaczyć przy granicy. Może tym razem nie padnie. No dobrze, widzę, tak uspokoiły się powroty. Ja tylko piszę, bo tutaj dopytuję o co by się tu działa, to więc ja piszę i napiszę jeszcze w mediach społecznościowych, że można się ruszać poza różnymi rzeczami. Mam nadzieję, że w tym czasie mnie nie wyloguje i mnie widzicie. Czy już się wszyscy oznaczyli? Chyba nie za bardzo, bo tych kropek jest mniej niż 26. No tam coś, tam coś, tam. Bardzo ładny ten znaczek przekraczający granicę. To ja jeszcze siebie oznaczę. Trochę powinno być niżej, ale... Włóczynie nic nie słychać. Czy pozostałe osoby mnie słyszą? Czy jest tylko tak, że panu Mirkowi nie działa? Słychać, dobra. To wracamy do prezentacji, do początku. Dzisiejsze spotkanie dotyczy podstaw jawności, czyli tak naprawdę trochę zasygnalizowania różnych rzeczy, które dotyczą kwestii tak zwanego dostępu do informacji publicznej w Polsce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w takim kontekście pytań od Państwa. Też będę, przepraszam za to, używał znamiennie Państwa, ale też jest część tutaj osób, które znam, widzę po imionach i nazwiskach, zatem będę przełączał się z formy formy zwracania się do Państwa. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności techniczne, ale wydaje mi się, że może być tak, że dzisiaj trochę osób korzysta z tej platformy webinaryjnej, a może też inne rzeczy nie zadziałały. Dobrze, że jesteśmy.
Ja przewiduję, że webinarium będzie trwało, to jakby część moja, w której będę mówił, nie tak gdzieś około 40 minut, 30, może dłużej, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało. I naprawdę będą to początki dla osób, które mają pytania pogłębione, prośba, żeby je stawić na końcu, ale też ewentualnie jakieś przykłady dawać. Też zapraszam w ogóle do dzielenia się w czacie pomysłami czy różnymi zagadnieniami, spróbujemy to jakoś uporządkować. Webinarium jest nagrywane, więc zobaczymy po nagraniu, czy będziemy je publikować, czy nie, czy tylko zabierzemy informacje, czy pytania, czy wątpliwości, jakie się pojawiły. I to tyle. Czyli zadajemy pytania, zastanawiamy się, dzielimy się praktykami dobrymi, dobrymi czy ciekawymi rozwiązaniami dotyczącymi jawności. I to jest pierwszy. Dobrze, pani Alinka, najstarsza, proponuje, żebyśmy mówili sobie po imieniu. Bo oczywiście proszę się wymieniać, nie ustalimy tego też w tej platformie, ale myślę, że większość z nas jest otwarta na formy zwracania się do siebie. Dobra, przechodzimy do tej jawności, która jest. Ja mam też prośbę do to, żeby pomóc mi moderować czat do osób, które wiedzą, do których się zwracam. Więc tutaj zaczniemy, jeżeli w takiej kwestii dyskusji, jeszcze tylko poddaję osoby, które mogą mi pomóc dodałem, więc zaczynamy. No my mamy taki kłopot w Polsce od dłuższego czasu, bo teraz przechodzą do merytorycznej kwestii. W Polsce dłuższy taki kłopot z pewnym nazywaniem różnych rzeczy, które dotyczą tak zwanej jawności, bo my się pojawiamy, tak, panie Wojciechu, my się posługujemy różnymi pojęciami w Polsce i to jest kłopot, że rzadko używamy słowa jawność. W tym myśleniu naszym o jawności pojawia się taka techniczna kwestia jak dostęp do informacji publicznej. Znaczy, to się wzięło od ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale też jakby całego wątku tak zwanej informacji publicznej. I to jest bardzo ważne, żeby poruszać się. Znaczy, tak naprawdę można posługiwać się, ja tak bym powiedział, zdefiniowałbym cztery pojęcia. To jest tak naprawdę dostęp do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej, jawność i prawo do wiedzy w takim dłuższym kontekście. Ja o tym będę mówił. Znaczy, tak naprawdę mi najbliższa ta kwestia, jeżeli my myślimy w ogóle o dostępności informacji, o tym w ogóle tym tak zwanym dostępie do informacji publicznej, to ważne jest to, i o to trzeba, jakby uważam, że to, o tym powinniśmy cały czas dyskutować, że to jest prawo do wiedzy. My bez tej wiedzy, którą gromadzi, bez wiedzy, czyli bez dostępu do informacji, które gromadzi władze publiczne, gromadzi szeroko pojęta administracja czy podmioty wykonujące zadania publiczne. Ciężko nam w ogóle funkcjonować w państwie czy w społeczeństwie, bo tak naprawdę to też teraz trochę widzimy. Dużo naszych działań zależy od tego, czy w ogóle nasza sytuacja zależy od tego, co robi państwo, co robią odpowiednie służby i w ogóle jak wygląda to funkcjonowanie administracji. I bez wiedzy o tym, co robi ta administracja, czyli bez tego prawa do wiedzy, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w administracji, my tak naprawdę czasami nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji, ale też nie wiemy do końca, jaka jest nasza sytuacja. I to jest bardzo ważne w tym kontekście jawności. Czyli ja bym się nie posługiwał samym pojęciem jawności, ale tak naprawdę myślałbym o tym, że to jest prawo do wiedzy. I to też jest w tym kontekście, że Europejski Trybunał Praw Człowieka, szukając tego rozwiązania dotyczącego jawności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wskazuje, że to jest właśnie w tym wątku prawa do informacji, czyli my mamy wolność informacji, możemy pozyskiwać informacje, a częścią tego jest tak naprawdę ten wątek tak zwanej jawności, czy myślenia o tym, że państwo ma działać transparentnie. I o tym, co jest bardzo ważne w tym kontekście, to dwa elementy. Znaczy my bardzo dyskutując, i też to państwo pewnie widzą, dyskutując o tak zwanym dostępie do informacji publicznej, on jest utożsamiany właśnie z tym, że to jest taki charakter ma śledczy, wyciągania różnych rzeczy, dowiadywania się, że coś tam nie działa i później ewentualnie sygnalizowania. Natomiast my zapominamy, że trochę, nawet nie trochę, ale tak w tym dużym zakresie, my też staramy się o tym mówić w sieci obywatelskiej World of Polska, że to prawo do informacji ma taki wątek
bym powiedział, wiedzowy, czyli to, co ja przed chwilą też powiedziałem o braku możliwości podejmowania decyzji. Właśnie bez dostępności informacji nasze życie nie do końca może być, jakby nie możemy świadomie podejmować decyzji. Czyli tak naprawdę mamy dwa wątki w tym w zakresie jawności. To jest wątek, że to rzeczywiście prawo służy do kontroli władz, czy te władze działają zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, tak żebyśmy mogli to zobaczyć, jak to funkcjonuje. Ale drugi element to jest to, że my na co dzień z tego prawa korzystamy. No to jest dostęp do danych meteorologicznych, dostęp do danych komunikacyjnych, czyli rozkładów jazdy, czyli jakby te informacje, które służą nam do bieżącego funkcjonowania. To jest kwestia edukacji, kwestia transportu publicznego, o którym mówiłem, czy też jakby w czasach, w których nie ma zagrożenia, tak jak teraz pana epidemią, to jest kwestia też ewentualnie służby zdrowia, czy teraz tak naprawdę, to jest kwestia zasadnicza, o czym ja się zastanawiam, tak z punktu widzenia funkcjonowania prawa do informacji, to jest trudny stan, trudna sytuacja zagrożenia życia, a jednocześnie to, na ile my to prawo będziemy wykorzystywali jednak dla normalnego funkcjonowania i uzyskiwania informacji, czy też władza, żeby nas proaktywnie informowała. Zatem jakby w tej bazie, dlaczego to prawo do informacji czy jawność jest ważne? Bo po pierwsze, możemy kontrolować władzę, czy w ogóle dowiadywać się, co te władze robią, jak podejmują decyzje, wydatkują pieniądze, ale drugi element to jest to, że tak duża liczba danych, informacji gromadzonych przez władze publiczne, czy instytucje publiczne pozwala nam po prostu podejmować jakiekolwiek decyzje. Właśnie takie związane z edukacją, transportem, zagospodarowaniem przestrzennym, czy innymi elementami, które funkcjonują w społeczności, które są ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczności. Dobrze, i to jest tak tytułem wstępu. My mamy bardzo mocno uregulowane to prawo w Konstytucji. To jest całe to uprawnienie dotyczące polskiego prawa do informacji, prawa do wiedzy, zdobywania informacji jest uregulowane w Konstytucji, czyli w tym wątku publicznym, administracji publicznej. Kluczowe jest to, że my mamy wszyscy dostęp do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Zatem upraszczając to, wszędzie, gdzie działa państwo, wszędzie, gdzie wykonywane są zadania publiczne i my jest publiczne pieniądze, to my możemy pytać. To jest na takiej zasadzie, że oczywiście można mieć pytania, czy o wszystko można pytać. Natomiast z punktu widzenia jakby tego uprawnienia, jakie my mamy w Polsce, to pytać można o każdą działalność, o każdy przejaw działalności tych instytucji publicznych. Niezależnie czego ono dotyczy. To jest ta kwestia wielokrotnie wymyślania, że ktoś zadaje dziwne pytania. To prawo jest tak skonstruowane, że nie ma. Jasne, Beata, proszę. Czy teraz lepiej? Świetnie. W tym wątku to trzeba sobie po prostu nawet codziennie powtarzać. Ja nie mogę się pytać, o co mogę pytać. To jest ta kwestia, że prawo do informacji, tym jakby, to jest nasze fundamentalne uprawnienie. My mamy prawo wiedzieć, na co idą nasze pieniądze, jak działa władza w naszym imieniu i co ona tam tak naprawdę robi. Znaczy to my bardzo, żebyśmy nie doszli do takiego momentu, w którym nie mogę pytać, bo ta władza musi mieć swoje jakby takie myślenie, swobodę działania. Z tego punktu widzenia, po co służy to prawo, no to trzeba pamiętać, że to są osoby, które wykonują władzę, czy jakby inaczej, realizują zadania w naszym imieniu. I my mamy bezwzględne prawo do wiedzy o tym, co te osoby, które są wybrane, powołane, mianowane, czy w jakikolwiek inny sposób, ale wykonują tak naprawdę na naszą rzecz i w naszym imieniu zadania publiczne, to my mamy bezwzględne prawo wiedzieć, jak to funkcjonuje. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko się dowiemy, no bo są takie elementy, które muszą być wyłączone z jawności. Natomiast jakby w tym wątku takiego myślenia, państwo to ja. To jest chyba fundamentalne w prawie do informacji, w tej jawności, że to jest to państwo, to jestem ja, to jest moje państwo, ja muszę wiedzieć, co ono robi, jak podejmuje i jak podejmuje decyzje, jak ono funkcjonuje w takim myśleniu całościowym. I dlatego to dobrze, że my mamy to prawo tak mocno uregulowane w Konstytucji, bo ono nam daje duże, duże uprawnienia też do pytania. Przepraszam, przerwa na małego łyka. Macie kawę? No, może nie, albo wodę, herbatę. Tak dużo. Mam nadzieję, że zrobiliście zapasy.
Już sobie robię. Dobrze. I teraz tak, czyli mamy bezwzględne prawo do pytania. Uregulowane jest ono w Konstytucji. I jest ono bardzo szerokie z takiego punktu widzenia, czego ono dotyczy, bo tam mieliśmy na tym dareniówkę. Smacznego. I jeszcze jest bardzo ważny element. Znaczy, utożsamiamy, w wielu przypadkach utożsamiamy prawo do informacji, czy tam jawność głównie z działaniem administracji. Takiej jakby typowej administracji, tak zwany urząd, tak zwane, nie wiem, jakaś instytucja publiczna, która jest w naszym otoczeniu. Natomiast istotne dla tego uprawnienia jest i takiego jakby myślenia z punktu widzenia tego, co ja powiedziałem, państwowego, to jest to, że to prawo nie tylko dotyczy wyłącznie tych elementów publicznych w rozumieniu urzędów, ale też każdego innego podmiotu, który ma majątek publiczny czy środki publiczne. To jest kwestia organizacji pozarządowych. Każda organizacja pozarządowa, która ma środki publiczne, w takim zakresie granty dostaje, realizuje te zadania, też podlega zasadom jawności. Tak samo samorząd zawodowy, gospodarczy, więc państwo mówi tak, znaczy tak umówiliśmy się w Konstytucji, wszyscy, bo to nawet nie państwo, to my się umówiliśmy w Konstytucji, że jeżeli cokolwiek dotyczy majątku publicznego w szerokim rozumieniu, czy dotyczy to jakiegokolwiek wątku wykonywania władzy publicznej, czy realizowania zadań publicznych, tam natychmiast wchodzi jawność. Że tak, to nasze prawo do wiedzy, co się robi w tym zakresie wykonywania zadań, czyli dysponowania majątkiem publicznym. Znaczy, to jest bardzo istotne dla tego uprawnienia, że ono jest bardzo szerokie, nie jest ważne z takiego punktu widzenia, jaki jest charakter tego podmiotu, czy forma, tak bym powiedział, forma tego podmiotu, ale istotne jest to, jeżeli bierzesz publiczną złotówkę, to musi działać transparentnie. I to jest kapitalne rozwiązanie z takiego punktu widzenia naszego prawa do wiedzy, bo też warto zobaczyć, jak dużo rzeczy, zadań, czy słusznie, czy niesłusznie, to byśmy się zastanawiali, już jakby zupełnie inny wątek, jest wykonywanych przez na przykład organizacje pozarządowe. Pan Przemysław zadaje, czy Przemysław zadaje, czy firmy, które wygrywają przetargi, znaczy one co do, znaczy w takim sensie to wykonywanie zadań, to ja odpowiem tak, nie, ale pojawiają się w ostatnim czasie właśnie takie pytania, które wpływają do nas, do poradnictwa, właśnie co z podmiotami, które wykonują jakieś zadania, które wygrały. To jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Natomiast co do zasady, rzeczywiście, tak jak pan Przemysław tu pisze, pytamy urząd, czy pytamy instytucję publiczną, która zleciła wykonywanie jakiejś usługi, czy jakiegoś działania w ramach przetargu, jak to jest realizowane. Natomiast sam ten podmiot, który wykonuje, przedsiębiorstwo, które wykonuje przetarg, czyli tak naprawdę realizuje usługę, to w tym zakresie możemy pytać ten podmiot publiczny. Dziękuję, Joanna. Ale jeżeli to może ważne pytanie, jeżeli jest taka sytuacja, że mamy spółkę tak zwaną komunalną, czy gminną, czy miejską, jak różne one są nazywane, czyli spółki, które własność należy do gminy, to bezwzględnie one podlegają zasadom jawności. Na takich samych zasadach, jak tak zwany, tu się pojawia urząd, to pojęcie urzędu. Jakby wtedy, kiedy funkcjonowanie tych spółek jest poddane takim samym zasadom jawności, jak tak zwanych urzędów, to trzeba pamiętać. Tak samo jest samorząd zawodowy, adwokatów, praców prawnych, farmaceutów, architektów, tak samo jest izby gospodarcze. To uprawnienie z Konstytucji mówi zawsze administracja, czyli tak zwane urzędy i zawsze tam te podmioty, które mają zadania, realizują zadania publiczne i mają majątek publiczny. I to jest wątek, który tutaj teraz poruszę trochę na kanwie pytań, które się pojawiły przez ostatni weekend. To jest kwestia, że w Konstytucji mamy również to rozwiązanie, które umożliwia nam pójście na każdą sesję Rady Gminy, sesję powiatu czy sejmik wojewódzki. No i się pojawiły się teraz pytania w związku z sytuacją w Polsce, w ogóle na świecie, ale którą mamy w tej chwili w Polsce i sesji, które się odbywają w tym czasie aktualnie, czy są planowane, czy się odbywają. I pojawiło się w niektórych serwisach samorządowych informacja o różnych rozwiązaniach, które są możliwe, jeżeli chodzi o prowadzenie tych sesji. Pierwsza rzecz jest taka, że skoro Konstytucja daje nam uprawnienie do uczestnictwa w sesjach Rady Gminy, Powiatu czy Sejmiku Wojewódzkiego i co do zasady nie ma ograniczeń co do prowadzenia, ograniczeń do prawa do wyłączania tych jawności tych obrad i pytanie takie, które się pojawia teraz, co zrobić z aktualną sytuacją
I tu w zasadzie przy aktualnie obowiązujących przepisach nie ma możliwości, żeby zrobić coś takiego, że ze względu na zagrożenie zdrowia nie można, nie mogą uczestniczyć osoby takie, znaczy nie będące radnymi w tych obradach. No jest to, ja nie pokuszę się teraz o odpowiedź na to, czy jak powinno być, czy to jest dobre, czy złe, natomiast jakby tylko podnoszę, że w tej chwili jakby jest taka sytuacja, z którą się mierzą samorządy, głównie na poziomie gmin, mierzą się właśnie z sesjami, czy je przeprowadzać, czy ich nie przeprowadzać i ewentualnie, czy wyłączać w jakikolwiek sposób, bym powiedział, bardziej zwyczajowy, wyłączać obrady tych ciał, czyli głównie obrady rady, ale też przypominam, że komisje są tak samo otwarte dla publiczności. Zatem stoimy przed dosyć poważnym dylematem polegającym na tym, że tak można odwołać sesję. To jest, można jej nie zwoływać sesji i można odwołać sesję bezwzględnie, natomiast nie kłopot, tylko z punktu widzenia funkcjonowania odpowiem na to pytanie. Zaraz Asia odpowiem na to odnośnie wideokonferencji. Więc mamy pierwszy wątek. Otwarte sesje nie ma podstaw w zasadzie prawnej do tego, żeby wyłączyć ich obrady. Właśnie z punktu widzenia w tej chwili obowiązujących specprzepisów, bym tak powiedział, czy w ogóle ogólnych przepisów. Kłopot z wideokonferencjami. W tej chwili niektóre samorządy decydują się na prowadzenie sesji online, komisji, jak i sesji. No ja mam co do tego wątpliwości, czy to jest, powiedziałbym, zgodne do końca z obowiązującymi przepisami. No, ja jakby, wydaje mi się, że to już na osobną dyskusję, natomiast w tej chwili mam wątpliwości, czy tak można obradować, Raczej się skłaniam do tego myślenia, że sesje są stacjonarne, ale no, życie jest bogate tutaj. No i teraz jest pytanie, czy zgodzimy się z tym, że skoro nie ma jasnych regulacji co do prowadzenia wideokonferencji, sesji czy komisji, to można je prowadzić czy nie, to proponowałbym zostawić ja jeszcze raz powtórzę, ja mam duże wątpliwości co do prowadzenia sesji online. Czym innym jest transmisja z sesji online, że ona musi być prowadzona, a czym innym jest to, że jest wideokonferencja i jeszcze jakby nawet by powiedzieć, że możemy prowadzić wideokonferencję z sesji, to jednocześnie powinien być zapewniony, już tak tylko na marginesie, zapewniona transmisja tej wideokonferencji. To jest rozwiązanie techniczne i to jest kwestia, żeby jakby kolejny motyw. Natomiast normalnie mają wszyscy prawo wejść, nie jest w tej chwili wyłączone to uprawnienie, zatem można funkcjonować. Tutaj Wojciech zadał pytanie, nigdy nie udało nam się dowiedzieć, ile Dom Kultury zapłacił za występ znanej kapeli podczas Dni Miasta. Wierzę, iż to rzeczywiście tajemnica handlowa zawarta w kontrakcie. Cóż więc z tym dostępem obywateli do informacji? Wszystkie umowy, i to ja już nawet troszkę się przełączę na taki slajd, mój jeden ulubiony, to jest kwestia taka, że co do zasady umowy są jawne, bezwzględnie możemy o nie pytać, co to jest w umowach, natomiast tutaj tak jak Anna wrzuciła, że pisaliśmy, ile płacimy artyście, kłopot jest taki, że w ustawie prowadzenia działalności kulturalnej wyłączono możliwość, że artyści mogą sobie zastrzec, za zgodą instytucji kultury, zastrzec sobie tajemnicę ich wynagrodzenia. To jest taka wyłom, powiedziałbym, co zasady w jawności kontraktów czy umów w Polsce. Zatem to jest jakby, jest tak, że mamy co do zasady jawność, możemy pytać, czy dostęp do informacji, natomiast zdarzają się takie przypadki, takie są wyjątki, właśnie jak w ustawie działalności kulturalnej, że akurat zdecydowano, że wynagrodzenia artystów są, jeżeli zostanie to zastrzeżone, poza zakresem jawności. Tu jestem, ja się z tym nie zgadzam, ale takie jest prawo obowiązujące. Nie wiem, dlaczego wyłącznie wynagrodzenie artystów miałoby być wyłączone z jawności. Co jest takiego w tym wynagrodzeniu artystów, że powinno być poza wiedzą społeczności, nawet społeczności o tym, ile dostał dany artysta. Ale bezwzględnie te kwestie finansowe, umowy, faktury czy wynagrodzenia w administracji, to wracamy znowu do tego początku, my zawsze możemy o to pytać. Ewentualnie może wystąpić jakieś ograniczenie z jawności, ale to zawsze, jeżeli dany urząd mówi, nie mogę ci tego dać, to powinien znaleźć podstawę prawną i wydać decyzję administracyjną, czyli napisać
jaki przepis zabrania tego udostępnić, a dwa, jakie jest uzasadnienie, dlaczego akurat tajność w tym wypadku ma pierwszeństwo przed jawnością. To jest ważne w tym, że nasze uprawnienie jest chronione również w ten sposób, że jeżeli pytamy, a ktoś nie może nam tego dać, to musimy wiedzieć, z jakich przyczyn i całe uzasadnienie musi być do tego. Decyzje administracyjne, jeżeli dzieje się coś w naszej okolicy, bym powiedział, już nie mówię, czy coś związanego czy ze sferą przestrzeni, czy w ogóle urzędy wydają jakieś decyzje administracyjne, chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego tak się stało, to też mamy dostęp do tych decyzji administracyjnych. Wyroki, które zapadają w Polsce, w sądach, też możemy o nie pytać i poza wyłączeniem ewentualnie jakichś tam danych z tego wyroku, czyli wykreślenia powodów czy pozwanych, to możemy dowiedzieć. To zagadnienie dosyć ciekawe takiego z punktu widzenia funkcjonowania administracji, to jest dokumentacja z najróżniejszych kontroli. No tu jest taka kwestia, że one powinny wisieć na stronach biuletynu informacji publicznych. Dokumenty z każdej kontroli powinny wisieć w biuletynie informacji publicznej niemalże od ponad 15 lat. Zatem bo tu jest ważne, no się ta dokumentacja nie zawsze, ale w wielu przypadkach pokazuje pewne rzeczy, które zadziały się w podmiocie kontrolowanym, że została na coś zwrócona uwaga, to nie jest kwestia, że tam było źle i niedobrze, no ale to jest kwestia też wyciągania wniosków z kontroli. I dlaczego spadła też, to jest jeden z powodów, dlaczego ustawodawca zdecydował się, żeby te dokumenty były dostępne online zawsze. Jeżeli zastanawiacie się, co tam w tych kontrolach było, to na stronach BIP-owskich powinny wisieć nie tylko informacje o tym, jakie były kontrole, ale po prostu dokumenty, które powstały w ramach tej kontroli. To już nie jest kwestia pytania na wniosek, ale one powinny być dostępne. No to takie już jakby pokazujące różne rzeczy jakby w tym prawie do informacji, no to jest ta kwestia, że różnych elementów, na przykład takie pliki elektroniczne, na przykład taka prezentacja, one też podlegają zasadom jawności, bo nie ma znaczenia w tym, o co my możemy pytać, czy to ma charakter papieru, charakter elektroniczny, czy jeszcze jakiś inny charakter. Ważne jest to, że to jest jakaś informacja, jakaś rzecz, to się nie rzecz, tylko jakaś informacja, która znajduje się w tym tak zwanym urzędzie, czy w tym podmiocie wykonującym zadania publiczne. I ona nie ma zupełnie charakteru, w jakim ona jest, ta informacja, jak on, nie wiem, można by użyć takiego słowa, utrwalona. Jeżeli ona jest zapisana w pliku tekstowym, to jakby ważne jest to, że mamy mieć do niej dostęp, a nie do tego, czy ona jest w takiej, a nie formie, czy jest w papierze napisana piórem, czy jest napisana w tak zwanych komputerze, czy w jakichś nośnikach elektronicznych. No i tu jest jeszcze ostatnia taka rzecz, która w dużym wątku polecam, profil Aliny Czyżewskiej od nas z sieci Obywatelskiej Urzędów Polska, dużo pisze o szkołach, no ale to jest jakby tylko taki przykład, coś, co ja lubię, też pokazuję od dłuższego czasu, to protokoły z Rady Pedagogicznej, jak one budzą duże wątpliwości w dostępności. To jest dokument, który powstaje w funkcjonowaniu instytucji wykonującej zadania publiczne. I on podlega bezwzględnym zasadom jawności, to, że każdy może o niego pytać, niezależnie od tego, kim jest, po co mu to jest i co z tym zrobi. Natomiast jakby ważne jest to, że ewentualnie z tego dokumentu, i tak jak z każdego innego, wypadną elementy związane z prywatnością, jeżeli będzie opisywany z imienia i nazwiska jakiś uczeń, uczennica, czy też jakieś dane, które by wskazywało, kogo to dotyczy. Przemysławie, to pytanie twoje zawieszam i na końcu to, jeżeli możesz, to wrócimy na końcu do tego pytania. To jest taka rzecz, o której warto pamiętać, bo się może ładuje jeszcze slajd i teraz u mnie się już wyświetli. Jakby tylko pokazuję, oczywiście wyroki sądów nie stanowią żadnego źródła prawa, nie mają odniesienia do czegokolwiek, ale jedna ważna jest rzecz w takim kontekście, bo ja mówię, że o dostępności informacji, niezależnie od nośnika, jak one funkcjonują w danym podmiocie publicznym, natomiast niezbędnym, jakby jeszcze jest jedna ważna rzecz, co wynika z samej konstrukcji prawa do informacji, że to nie dotyczy tylko dokumentu, który wytwarza administracja, że na przykład to jest dokument, który powstał w ramach funkcjonowania danego urzędu, to tylko do tego mamy do tego dostęp. Tak, dostęp również dotyczy dokumentów, których nie wytworzył ten urząd tych dokumentów, na przykład wpłynęły do urzędu i to jest ten jakby koronny przykład
faktur, no bo faktura, jeżeli jest kupowana przez administrację jakaś usługa czy jakiś przedmiot, się pojawia faktura i ta faktura jest tym dokumentem, który wpłynął do urzędu, a nie znalazł się, że ten urząd wytworzył tę fakturę. Zatem to, jakby to prawo dotyczy każdej informacji, niezależnie jak ona jest tam przechowywana, magazynowana, niezależnie skąd ona się tam wzięła. Jeżeli jest w posiadaniu, jeżeli jest w posiadaniu danego podmiotu publicznego. Dobra, Asia, zostawimy to też, ja do tych pytań wrócę, żeby płynąć tutaj dalej. Jest takie dwie ważne rzeczy, które pokazują z punktu widzenia... Dzięki, Asia. Druga Joanna teraz odpowiedziała na to pytanie. Czy wam się załadował już slajd, czy to mi się tak wolno ładuje? Jeszcze nie, ładuje, kręci, mi się też kręci. Ja wiem, co jest na tym slajdzie, bo mam podgląd na slajdy. Nie załadował się. Dobra, to ja mam to sobie popatrzcie na kółko, może was zahipnotyzuje. Natomiast istota jest taka, że to prawo do wiedzy o tym, co się dzieje, co robią władze, w ogóle co gromadzi władza, jak ona funkcjonuje, jest fundamentem demokracji. Bez tego naprawdę nie jesteśmy w stanie funkcjonować prasa, nie jesteśmy w stanie podejmować decyzji. W zasadzie no, jakby to, co się powtarza, nasza władza się wypacza. Nie ładuje się, wiem. Czy teraz lepiej? Ustalmy technologiczne rzeczy. Jest OK, dobra. I to, co ja powiedziałem, z takiego punktu widzenia się nie ma demokracji bez jawności. W ogóle bez dostępności. Nie wiem, czy u was też latają helikoptery. Niech przeleci. Poleciał. Chciałbym powiedzieć, że poleciał na wschód. Dobra. I to, co ja powiedziałem, znaczy bez możliwości, tak, to chyba będzie dobrze skonstruowane zdanie, bez możliwości uzyskania informacji, jak działa władza, co robi, jak podejmuje decyzje i co ona tak naprawdę gromadzi, bardzo ważne jest to, co podkreślane było na samym początku tak naprawdę tej jakby myślenia o jawności w Polsce. I to są takie dwa wyroki, o których chyba zapominamy trochę w tej bieżącej pracy, takiego właśnie uzyskiwania informacji dotyczącej administracji. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że w każdy wyjątek odnośnie jawności, zgadza się Norbert, znaczy, no to jest dlatego ważne są te początki, znaczy w ogóle nie początki, tylko fundamenty tej jawności, właśnie dlatego ja się bardzo zastanawiam, dlaczego takie na przykład myślenie dotyczące jawności, jakie macie teraz na slajdach, uciekło. Czyli w takim kwestii właśnie, że wyjątki powinny, że zasady powinny być formułowane w sposób wyraźnie ograniczający. Czyli jakby jeżeli ma być ograniczona jawność, to musi być wyraźnie, a jeżeli masz wątpliwości, to musisz jakby rozstrzygnąć na rzecz jawności. Znaczy tak, takie jest idealistyczne założenie tego prawa, a nie jakby, a trochę inaczej jest w rzeczywistości. Natomiast jakby bez podkreślania tego, no, też będziemy debatowali o tym, co jest, a nie co powinno być. No i drugi taki ciekawy wyrok, no to jest bowiem, że jakby też takie jakby myślenie, że każdy wyjątek nie mogą być, każde ograniczenie nie może być interpretowane rozszerzająco. Zatem podstawą i fundamentem jest jawność. Jak jest jakikolwiek wyłom od tego fundamentu, to musi być wyraźny i nie można go rozszerzać, poszerzać. No nie można tam dłubać młotkiem, bo może jeszcze coś, jeszcze nam się może coś uda tam wydłubać, żeby była szersza, szerszy to, ten wyłom w tej fundamencie, czyli jawności. No i to jest jakby, o tym trzeba pamiętać. No. Natomiast no, praktyka jest czasami taka, że rzeczywiście mamy ten fundament jawności, a kto ma większy młotek, to mu się udaje tam rozłupać jeszcze kawałek, bo może się czegoś nie uda, uda się coś zablokować, żeby ktoś nie dostał. Natomiast jakby to nie jest też droga do tego, żeby budować świadome, istniejące społeczeństwo obywatelskie, czy w ogóle jakby taka aktywność, czy prawne jakby myślenie o tym, o jawności, a w ogóle jako fundament demokracji. No i jeszcze jest jedna rzecz chyba w takim w ogóle
pokazaniu jakby tej jawności jako wartości demokracji i prawa człowieka, to jest to, że każdy ma prawo do tak zwanej informacji publicznej. Niezależnie kim jesteś, skąd jesteś, po co ci to, dlaczego i w ogóle wiek, nie wiem, cokolwiek, jakiekolwiek cechy, które posiadasz, nie mają znaczenia. Bezwzględnie prawo do wiedzy ma każdy. Jeżeli, nie wiem, ktoś chce wiedzieć, jak funkcjonuje szkoła, to niezależnie w jakim jest wieku, może zapytać o faktury, umowy, rachunki, dokumenty pokontrolne, wynagrodzenie nauczycieli, orzecznictwo dyscyplinarne. Z ustawy o sporcie, panie Andrzeju. Tak, mają podstawę do tworzenia Rady Sportu, ustawa o sporcie. I wracając tutaj do tych kwestii jawności, czyli każdy ma to prawo do wiedzy i to rzeczywiście powinniśmy, to jest jeden z chyba ważnych rzeczy, które są przed nami, to jest właśnie kwestia edukowania, tak żeby było ogromne przekonanie o tym, od kiedy jestem świadomy, że mam prawo do wiedzy, mam prawo pytać, co się dzieje w moim otoczeniu, w moim państwie, jak te władze podejmują, nie tylko te dalekie, ale te bliskie, no bo też w rozumieniu władzy trochę rozumiem szkołę, na przykład, w której ktoś się znajduje, czy korzysta z systemu edukacji w szkole. Więc tutaj też jest ten wątek, żeby to było w nas bardzo zakodowane, że mówię, sprawdzam, dowiaduję się, a tak naprawdę trochę przełożyć, już fajnie byłoby ten akcent, że dostajemy te informacje na bieżąco, że nie ma tego szumu komunikacyjnego, że wiemy gdzie, że to jest rzetelne źródło informacji. No, przechodząc do takich kwestii technicznych, to są jakby takie, powiedziałbym, cztery najważniejsze elementy związane z dostępnością informacji, czyli z jakby sposobem uzyskiwania informacji. To jest pierwszy, to jest biuletyn informacji publicznej, czyli strona internetowa, na której administracja musi prowadzić stronę biuletynu informacji publicznej, natomiast ważne, żeby były na niej, że one są różnie prowadzone, są różne zarzuty, ale jakby rozwiązanie jest takie. Jeżeli umieszczasz coś na stronie biuletynu informacji publicznej, to nie musisz udostępniać tego na wniosek. To jest jedna rzecz i na BIP-ie może być każda informacja związana z daną instytucją, z działalnością danej instytucji. Czyli nie ma, jakby mechanizm jest bardzo prosty. Jak prowadzisz dobrze stronę BIP-u, masz tam dużo informacji, tak ludzie cię pytają, to mówisz, jest u mnie to na stronie, dajesz link i sprawa załatwiona. Jak prowadzisz słabo stronę, to musisz po prostu udostępniać informacje na wniosek. I do tego jest tak, że nie ma limitu informacji w BIP-ie. Możesz tam generować, wrzucać każdą informację, która powstaje, w jaki sposób to oczywiście z tymi elementami, które podlegają, bez elementów, które podlegają wyłączeniu. I to jest jakby clue. No. XXI wiek i informacje powinny być online dostępne, czy źródłowe, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Jedna jest rzecz taka, że te BIP-y są po prostu prowadzone w taki, a inny sposób, te strony BIP-owskie. Natomiast jakby to nie jest element też tego spotkania. Natomiast pierwsze jest BIP i centralne repozytorium informacji publicznej. Istnieje takie strona, na której są gromadzone dane, które można pobierać i wykorzystywać, czyli zawsze ona jest na początku online. Nie rodzi konsekwencji. No to zasady tak, Piotrek. I druga rzecz jest taka niedostrzegalna, też wykorzystywana, ale nie chyba my z tego korzystamy, to jest sposób, tak bym powiedział, zwyczajowy, czyli w jakichś miejscach na tablicach, czy jakieś elektroniczne dostępy, czy punkty dostępowe do informacji. Bo wstępnie na sesję było i wniosek. Jeśli wniosek jest kluczowy tak naprawdę, wypłynęły różnie, niektóre lepiej, gorzej. Ważne są dwa elementy. Tutaj docenicza ten slajd, który został przygotowany u nas w sieci, ja go bardzo lubię też pokazywać, bo istotne jest to, pierwsza rzecz jest taka, że tak jak powiedziałem, najpierw na stronie internetowej. Jak nie ma na stronie internetowej, to jest wniosek, jakbyśmy nie znaleźli, to nas na VIP-ie to nas odeślą. Jeżeli nie ma tego online, to musi być złożony wniosek. I dwa rzeczy. To może być wniosek ustny. To jest bardzo ważne. I wniosek ustny, jeżeli jest informacja od ręki dostępna, czyli można, ja pytam, mogę ją dostać, to dostaję. I to wniosek ustny jest tak samo zobowiązujący jak nie wiem, inne wnioski, nie wiem, na papierze czy mailowo wysłane. To jest tak naprawdę. Tak, tak. Jeżeli, bo tam pani Renato, jeżeli tam są pieniądze, idą pieniądze publiczne, to tak. I teraz, jeżeli chodzi o wniosek, to pierwszy jest ustny, czyli czy dzwonię, czy wchodzę do urzędu i
i mówię, szanowni państwo, chciałbym zobaczyć ostatni protokół z komisji, jak nie ma go online, to po prostu jak jest od ręki dostępny, to go dostaję, ale wniosek ustny jest tak samo zobowiązujący. Drugą formą jest taka, jakby tradycyjna bym powiedział, ale akurat nietradycyjna, to jest taki jakiś wniosek, który informacja nie może być udostępniona od ręki, to jest wtedy tak zwana procedura wnioskowa, wszystkie to są wnioski, ale wtedy jak można złożyć inaczej wniosek? Nie trzeba go na papierze składać, nie trzeba go składać na żadnym formularzu, ważne jest to, żeby, może być to mailem, nie trzeba tego maila podpisywać, nie trzeba się tłumaczyć, nie trzeba chowywać podstaw prawnych, tak naprawdę trzeba napisać, jakich chcę informacji, jak one mają do mnie dotrzeć, to jest najważniejsze, czyli proszę mi przesłać fakturę za zakup tego i tego, ten skan proszę przesłać do mnie na maila. To jest cały wniosek o dostęp do informacji. Nie trzeba tam żadnych stosować nie wiadomo jakich elementów. To jest bardzo ważne, czyli na tym slajdzie, który teraz widzicie, to jest bardzo ważne, żeby było co i jak. Reszta nie ma tak naprawdę znaczenia do tego, o co wnioskujecie. To się jakby z tej formy, czy to jest skuteczne, czy nieskuteczne, bo tutaj jakby nie pojawia się ten element. I tu jeszcze taka ważna rzecz, to jest niektóre, tam jeszcze część osób się posługuje, bo na stronie wisi, chcę uzyskać jakąś informację, tam jest, chcesz złożyć wniosek, to tam przeczyta i tam są takie jakieś formularze. Nie trzeba takiego formularza w ogóle wypełnić. Nawet czy on jest online, czy można go sobie pobrać w pliku elektronicznym, żeby go odesłać, czy wydrukować. Nie trzeba podawać imienia i nazwiska, nie trzeba podawać adresu, nie trzeba podawać tych podstaw prawnych, tylko wystarczy powiedzieć, co chcę tak naprawdę. Jak ona. Nie. Ryszard, odpowiadam na to pytanie. Jakby ta forma, sesja jest przeznaczona do obradowania. Dla radnych również tylko zwrócę uwagę na to, na jedną ważną rzecz. Sesja pytań, ja nie dopuściłbym pytań o tak zwany dostęp do informacji publicznej na sesji. I również uważam, że tylko już na marginesie dodam, że wolne wnioski i pytania, wolne wnioski, tak zwany punkt w sesji, wolne wnioski, to nie jest punkt Trybuna Ludowa, że można wrzucać tam wszystko i przepraszam za to słowo kolokwialne, czy ten kolokwializm, ale po prostu to nie jest wolne wnioski na sesji, to nie jest taki punkt, w którym każdy może przyjść i powiedzieć, co chce, czy radni mogą zgłosić każdy problem. Moim zdaniem, czy tam w mojej opinii, punkt wolne wnioski to jest wnioski, które należy, radni mogą zgłaszać rzeczy dotyczące zadań i funkcjonowania rady, a nie w ogóle całego życia w gminie. Co w przypadku, jeżeli sprawozdanie pisemne w BIM jest odmienne od nagrań sesji Rady Miejskiej? Tomasz zadaje. No to znaczy podejrzewam, że pytanie dotyczy tego, że nagranie z obrad sesji pokazuje co, znaczy nagranie jest nagraniem, a w protokole z sesji pojawia się jakieś inne elementy, no to przypominam, że w większości procedur, czyli statutów jest wskazane, że radni mogą wnosić poprawki czy zastrzeżenia do protokołu, więc to jest jedyny tryb, bo tak naprawdę przy tym teraz jakby jedynym dokumentem, który odzwierciedla przebieg sesji jest w tej chwili wyłącznie nagranie. Jakby w dobie nagrań nie wiem, jakie znaczenie ma tak zwany protokół. Znaczy jakby to prawnie ok, ale jakby tak tych, jak już powiedziałbym, na logikę. Czyli mamy formę wniosku, nie trzeba takich formularzy wypełniać i też jest takie stanowisko jeszcze kiedyś GIODO, który odnosił się właśnie do tych kwestii imion i nazwisk, czy trzeba podawać imię i nazwisko, wnioskując o informację tak zwaną publiczną, to tylko jeżeli ta osoba by chciała podać imię i nazwisko, a organ nie musi, nie może go zobowiązać, nie, protokołu nie można skarżyć. Pytanie jest. I termin, podstawowy termin dostępu do informacji publicznej to jest 14 dni od momentu złożenia wniosku. Termin ten może być maksymalnie wydłużony. To ten Przemysławek, który leciał stąd. Ważne jest to, że jakby to jest ta kwestia niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki do 14 dni i ten termin maksymalnie może być przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia. Tak, czyli mamy bez zbędnej zwłoki do 14 dni, maksymalnie 2 miesiące, natomiast i cały ten moment wykonania wniosku czy udostępnienia informacji to jest maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Tu jest sugestia od Michała o tym, że
W przypadku wydania decyzji administracyjnej, czyli takiej formalnej odmowy dostępu do informacji, to musi być podane. Znaczy wtedy się trzeba ujawnić. Czyli jeżeli byśmy chcieli się odwołać od odmowy dostępu do informacji, to będziemy musieli podać imię i nazwisko. To jest jedyny element. I już jesteśmy na prawie końcu. To jest jeszcze podstawowa taka jakby uprawnienie z naszego dostępu do informacji publicznej, że to my określamy, w jaki sposób ta informacja ma do nas dotrzeć. Czyli wracając do tego slajdu, co wnioskujemy, jak ma do nas dotrzeć, no to jest ta druga kwestia, to jest właśnie jak, i ona ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia takiego gwarancji tego uprawnienia. Dlaczego? Dlatego, że jakbyśmy wnioskowali o jakąś informację daleko i ktoś by nam odpisywał, ale przyjedź sobie to zobacz, no to tak naprawdę te kilometry mogą powodować, że przestaniemy wnioskować o informację, no bo jakby nie będziemy jej dostawali. Zatem jeżeli ja piszę, że chcę skan, to muszę ten skan dostać, chyba że tak zwana administracja nie ma warunków technicznych, nie ma skanera, nie ma kopiarki, nie ma podłączenia do internetu, czyli jakby nie jest tego technicznie w stanie nam wykonać. Natomiast jeżeli jest technicznie w stanie wykonać, to my określamy ten sposób udostępnienia informacji. To tylko jedna rzecz dodam, jakby w takiej, co do zasady, jakby korzystanie z tego uprawnienia jest bezpłatne. W wyjątkowych przypadkach administracja może wyznaczyć, urzędy, jak tutaj już się pojawiało, mogą wyznaczyć koszty udostępnienia, natomiast to musi mieć na zasadzie wyjątku i musi być to uzasadnione tak naprawdę, to jest bardzo ważne, czyli jak składamy wniosek o informację, i tam się pojawia taka kwestia, może wystąpić opłata, to też jakby na końcu tej procedury musimy się dowiedzieć, z czego ta opłata wynikała. Co było takiego ekstra, musiało być wykonane, że ta opłata została wyznaczona. I to jest jakby podstawowa rzecz. I to jakby jest jeszcze jeden element, to jest kwestia tego, że jeżeli nawet zostanie wyznaczona opłata w dostępie do informacji publicznej, składamy wniosek, dostajemy takie pierwsze pismo, które jest napisane halo, halo, i tak wystąpi opłata, znaczy może wystąpić opłata, to tego pisma, w którym nawet jakby sygnalizuje się tę opłatę, to możemy zrezygnować z wniosku, możemy go zmienić, natomiast jeżeli będziemy milczyli, to dostaniemy te informacje i opłata zostanie naliczona. Zatem trzeba jakby, jak się pojawia pismo informujące o opłacie, to należy się zastanowić. Jeżeli nie chcę ponieść tej opłaty, to muszę wycofać wniosek albo go zmienić, a jeżeli okej, chcę informacji i godzę się na poniesienie opłaty, to wtedy, jeżeli godzę się, to wtedy albo milczę, albo po prostu mówię, OK, wyślijcie mi informację. Później dopiero jest opłata naliczona. Ważne jest to, że najpierw informacja, później opłata. Dobrze. No teraz tylko chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli w jakikolwiek sposób Państwo dostaną decyzję administracyjną, czyli jest napisane podstawa prawna, do kogo to wysłane i uzasadnienie, dlaczego tej informacji Państwu nie może dana administracja wysłać, to jest prawo do odwołania. Zawsze na końcu tej decyzji będzie odwołanie z 14 dni, albo to będzie z poziomu gminy, co jest najczęściej, do samorządowego kolegium odwoławczego, albo będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w wyjątkowych przypadkach, ale tak na końcu i tak będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czyli jakby ważne jest to, jak ci odmawiają dostępu do informacji publicznej, albo z drugiej strony, jeżeli Państwo przygotowują odmowę dostępu do informacji publicznej, to musi być na końcu poinformowanie, co mam zrobić i w jakim terminie zrobić, żeby zakwestionować odmowę dostępu do informacji publicznej. To jest jakby kluczowe. Odmowa, decyzja jest zaskarżalna. I drugi element, który się może pojawić w tak zwanym dostępie do informacji publicznej, ktoś złożył wniosek, no i nie dostał niepełną odpowiedź, nie ma w ogóle odpowiedzi albo twierdzenie, że nie możesz o to pytać, w takim wypadku przysługuje skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie ma żadnego terminu. Jak składam wniosek, nie dostaję odpowiedzi, przypomniało mi się po jakimś czasie, albo składam wniosek i administracja mi pisze, nie masz prawa o to pytać, to zawsze mogę złożyć skargę na bezczynność dostępu do informacji publicznej. I u nas na stronie, to jest bardzo ważne, na stronie informacjapubliczna.org, miałbym prośbę też jeszcze raz o wklejenie ścieżki dostępu, jest cały poradnik, można przejść taką ścieżkę, właśnie złożyłem wniosek, nie dostałem odpowiedzi, są wzory pism, czyli tak naprawdę krok po kroku można
zapoznać się z tym elementem, znaczy jakby nawet rozeznać się, w jakim jestem momencie i co ewentualnie powinienem zrobić, włącznie z tym, że mogę pobrać plik, u nas jest na stronie w takim jakby krok po kroku, elektronicznie się klika tak, nie, złóż skargę i można sobie pobrać. Te elementy, o których są teraz na slajdzie, po prostu można sobie tam przeklikać, jeżeli chodzi o tak zwany dostęp do informacji. No i ostatnia rzecz, dzięki Michał, to ostatnia rzecz, którą chciałbym pokazać, to jest tak naprawdę, to jest kwestia biuletynów informacji publicznej, takiego trochę niedocenianego narzędzia dostępu do, właśnie informowania, bym powiedział, z drugiej strony. Ustawodawca powiedział, że informacje, które są w artykule 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest pewne minimum, które powinno być w BIP-ie. Pewne minimum. Zawsze możesz rzucić więcej informacji. Ja tylko pokrótce powiem, jak to wygląda. Pierwsza rzecz jest taka, to kim jesteś? Na tej stronie biuletynu informacji publicznej napisz, kim jesteś, jaką masz organizację, jakie są osoby u ciebie. Czyli tak naprawdę ta kwestia, bym powiedział, kim jesteś i kto jest u ciebie. To jest taki pierwszy element w BIP-ie. I znowu to, co ja powiedziałem w takim, tym, jak mówimy o BIP-ie. Jak dużo uzupełnisz informacji właśnie, kim jesteś, to jak ludzie ci będą pisali wnioski, to pokazujesz, jest u mnie to na stronie, czyli XXI wiek, załatwiamy to elektronicznie, jest OK. Natomiast im mniej informacji, tym więcej później pracy, bo trzeba każdemu na wniosek odpisywać. Więc to jest ważne. Kim jesteś, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która tych informacji, które powinny być w BIP-ie, co robisz tak naprawdę? Wiadomo, wiem już, jak szukam czegoś, wiem już, kim jesteś, jakąś instytucją, podmiotem, która jest u ciebie, czym on się zajmuje. Druga rzecz, co robisz? Czyli jaki jest tryb działania, jaki jest sposób stanowienia aktów publiczno-prawnych, jeżeli są stanowione, stanie przyjmowania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach, tak naprawdę, żeby można było się zapoznać, co robisz, co masz, jak to funkcjonuje, ewentualnie co tam mógłbyś jeszcze dowiedzieć. No to jest jakby takie podstawowe znowu rzeczy. Jakby do każdej tej litery, bym tak powiedział, można znowu albo dać podstawowe informacje, albo to... Pana Dorota. Słuchajcie, jakby ktoś napisał, czy słychać, czy nie słychać? Ja na chwilę. Dobra. Czyli to, no, tak jest z tymi elektronicznymi. Czasami może przerywać, czasami nie. Rzeczywiście, jeżeli byłoby tak, że jest kłopot po mojej stronie, czy po stronie platformy, to wszystkim by nie działało. No dobrze. Właśnie obudzili się wszyscy. Jak tam chwilę po południu? Pracowanko. To dobrze. Wydaje mi się, że te webinaria w południe mają lepszą, bo mniej osób śpi, jak mówią. Bo wieczorem to zawsze mam obawę, że połowę... Albo pije. Co to w ogóle niedopuszczalne tu jest. Wieczorem lepiej. Dobra, czyli pierwsze, kim jesteś, drugie to jest teraz, co mówię, co robisz, jak załatwiasz sprawy, jaki jest stan tych spraw, ewidencja i rejestry. Trzecia rzecz, o której ja już mówiłem, to jest ta kwestia głównie dotycząca dokumentacji przebiegów i efektów kontroli. Znaczy, to musi wisieć w biuletynie informacji publicznej. Dokładnie te informacje, czyli to, co ci powstało w ramach prowadzonej kontroli. I nieważne, jak weźmiemy ten tak zwany urząd, bo użyję tego, to Przemysławie, mam prośbę, żebyś dał nam znać na porady albo przez Facebooka, albo przez naszą stronę o tej sprawie, to ewentualnie rozważymy, czy jesteśmy też w stanie jakoś pomóc. Ale nic nie obiecuję, tylko w takim sensie, że to ciekawie ten twój wpis się zapowiada. Czyli dokumentacja pokontrolna musi być w BIP-ie i to jest fundamentalne. I trzecia rzecz, czwarta rzecz, co musi być w BIP-ie, pieniądze, majątki. Znaczy mówisz, pierwsza rzecz, kim jesteś, co robisz, jakie były kontrole, co z nich wynika. Czwarta rzecz, patrzę na palce, bo byli liczę na palcach. Czwarta rzecz to jest, jaki masz, co jest twoim majątkiem. Sylwia, no musi być, znaczy, prawo jest bezwzględne. To, że nie ma, to znaczy, że jest prawo niewykonywane. Czyli jakby muszą być dokumenty pokontrolne w BIP-ie. I zarówno, jeszcze nie dokończyłem tego, te dokumenty pokontrolne, nie tylko tych instytucji, które z zewnątrz kontrolują, ale też, które kontrolują wewnątrz.
Tutaj mówiliśmy. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, nie ma też terminu do publikowania jawności. I dobra, to tyle tytułem wstępu, czyli pytać o wszystko, jeżeli jest odmowa, to musi być sprawa wynikać, musi być to uzasadnione, każdą odmowę możemy zaskarżyć, każdą bezczynność możemy zaskarżyć. No i też kwestia tych sesji, które są teraz jakby ważne. Jakby taki tytułem początku w ogóle myślenia o jawności, to jakby może ktoś mi pomoże, bo nie mam jakiegoś dobrej myśli na jakby kończąc tę część prezentacyjną, no ale jakby nie powinno się w ogóle sobie nie przeszkadzać sobie myśleniem o tym, czy ja mogę o coś pytać, no bo to jest to chyba zdanie, które już wygłosiłem kilka razy w życiu, ale nawet pewnie dużo, no jakby nie wchodźmy na drogę, w której sobie zadajemy pytanie, czy mogę pytać, to jest fundamentalne. Nasze bezwzględne prawo w demokracji dotyczy tego, żeby być poinformowanym. I teraz sesja jeszcze jakichś pytań, których ewentualnie nie odpowiedzieliśmy albo odpowiedzieliśmy. Chyba, że ktoś ma jakieś sugestie. Nie wiem, które pytania tu poszły. Kamil zapytał, czy Zakład Komunalki Gospodarczej, gdzie gmina ma 100% udziałów, nie prowadzi BIP-u, musi prowadzić. No w takim wypadku powiedziałbym to tak naprawdę do organu, który wykonuje uprawnienia właścicielskie, no należy do wójta napisać, że jej spółka nie prowadzi BIP-u, to jest bezwzględny obowiązek. Dobra, było też u mnie w gminie jest wymagane spisanie wniosku ustnego i podanie moich danych wymagających podpisania przeze mnie tego wniosku, to Krzysztof pisał. Nie ma tak, nie może być tak. Jeżeli nawet składany jest wniosek ustny, to nie może być żądanie ujawnienia imienia i nazwiska. Wojtek, w projektach uchwał i w samych uchwałach dotyczących skargi na działanie bądź zaniechanie działania wójta, nazwisko autora skargi zostaje zamazane. Nie pojawia się też nazwisko tegoż wójta, słusznie, pomimo, że znane mi dotąd skargi zawsze okazywały się niesłuszne zdaniem rady. Kiedyś zapadł taki wyrok przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który dotyczył sytuacji, w której ktoś zażądał usunięcia imienia i nazwiska z uchwały, która była opublikowana na BIP-ie, a ta uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi. No i tam doszło do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację, że w tym wypadku należało usunąć imię i nazwisko ze skargi, z uchwały, która rozpatrywała skargę. To się rozlało, tak trochę bym powiedział, nieszczęśliwie na dużo działań podmiotów. Ja się nie zgadzam z tym wyrokiem, on był jednostkowy tak naprawdę wyrok, a zupełnie się nie zgadzam z tym, że ktoś idzie się skarżyć do rady na funkcjonowanie organu wykonawczego i to jest rozpatrywane skargą, to nie mamy prawa wiedzieć, kto zainicjował podjęcie tej uchwały. Właśnie to jakby przeczy w ogóle idei transparentności podejmowania uchwał, czy w ogóle działania rady. Pytanie dotyczące parametrów technicznych środków trwałych należących do gminy. Pan Magda zapytała, tak. Jeżeli to jest w jakiś sposób te parametry techniczne środków trwałych są, istnieją jako informacje, nie jako dokument, czy może być jako dokument, to bezwzględnie. Pan Zemełka napisał, że do decyzji. Okej, okay, Krzysztof napisał, jakbyś. Tu pan Krzysztof napisał, że w Koninie każdy mieszkaniec może zmienić protokół, jeżeli zauważy, że coś jest z nim niezgodne z nagraniem. To fajnie, jakbyś to podesłał, tę procedurę Krzysztof i pokazał, jak to jest rozwiązane. Co w przypadku, jeżeli sprawozdanie Tomasz pyta, a to okej było, wniosek ustny to dramat, Przemysław, do mnie jako radny, który coś wnioskuje, zawsze puszczę, zawsze nie odpowiem, żądają, żeby było pisemnie, a nie ustnie dla radnego. Przy pytania o przedszkole było. Czy Wojciech pisze, przewodniczący przerwał obrady, zwołał konwent i na wniosek urzędowego prawnika utajnił obrady. Nie ma podstaw do, Wojciech napisał, że było w związku z tym na jakiś newralgiczny punkt obrad odnośnie nieprawidłowości była wyłączona jawność z sesji. Nie ma takiej podstawy, żeby w związku z tym, że dyskutujemy o jakichś nieprawidłowościach, żeby utajnić. W ogóle nie można utajnić sesji. Brak publikowania nie rodzi. Nie wiem, czy na wszystkie odpisałem. Teraz cofnę się, bo widziałem 7 nowy. Tak. Teraz pan Michał pisze. Wojciech, oczywiście PDF bez warstwy to OK. Kiedy pytający w trybie dostępu atakują publicznie przed. Tomasz zadał pytanie, jak są osoby atakowane za to, że pytają. To się zdarza. My staramy się w tej chwili jakoś myśleć o tym, bo to jest coraz więcej takich zdarzeń, że osoby pytające są w jakiś sposób oceniane przez władze, czy to jakby, że są niedobre, złe, czy w jakiś inny sposób, należy coś z tym zrobić. Znaczy, na pewno nie ma
władza prawa do krytyki osób wnioskujących. I też prośba, żeby sygnalizować nam takie rzeczy. Teraz Sylwia to, Sylwia pisała o raporcie o stanie gminy, że były zmiany. I teraz tego nie pamiętam. Jakie było pytanie, ale to zaraz wrócimy. W przypadku konieczności uzasadnienia wniosku, odrzucania tego, czy mamy jakąś podpowiedź? Co jest, tu Beata pytała o tak zwaną informację publiczną przetworzoną. Rzeczywiście jest jeden taki przypadek, o tym nie powiedziałem, że jeżeli ktoś pyta o informację nieistniejącą, a jej udostępnienie wymaga analiz, zestawień, jakby przygotowanie takiej syntetycznej odpowiedzi, wyszukanie nie jest przetworzeniem, to wtedy musimy wykazać, że to jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Nie ma tak naprawdę ani definicji, ani są wskazania z orzecznictwa, to ten szczególnie istotny interes publiczny zachodzi wtedy, kiedy udowodnimy, że to zmieni w jakimś dużym zakresie zmieni funkcjonowanie administracji. Jakby, że nie administracji, ale jakiegoś tego wycinka życia. U mnie odrzucono ze sobą wniosek dotyczący mandatu bezprawnie prawdopodobnie wystawiony. Tutaj trzeba się wtedy odwoływać, jak jest decyzja odmowna i udowadniać, że albo dotyczy to proste, albo zachodzi ten szczególnie interes publiczny, to do Beaty jeszcze. Ryszard, czy ja mogłabym moje nazwisko w sprawie skargi ujęte? Tak, jeżeli Ryszard to wyraźnie wskaże, że nie ma być usunięty, to nie usuną. Zmieniłem osobiście u wojewody, poradnia pisała pismo w tej sprawie, Krzysztof. I teraz tak, Alina, dziękuję. Ten wykład zainspirował mnie do wystąpienia na piśmie do MEN z pytaniem, dlaczego wprowadziło różnicę w naliczaniu subwencji. Okay? Tu ci kamera uciekła, widać tylko czoło. Teraz widać mnie całego. Czy mogę żądać? Tak, Ryszard, powtarzam. Chodzi o skargę. Oficjalnie nie ma, ale nieoficjalnie wiemy, co robi, anonimowych ataków nie brakuje. Zgadza się, to jest MOL odpisuje, jak rozumiem, Lubartów odpisuje o tym, że w jakiś sposób zawsze jest, znaczy zdarza się, że władza w jakikolwiek sposób to dotyka, że są ci wnioskujący. Dobra. Michale, w związku z tym, to znasz jakieś rozwiązanie, obyskać treść zamiast obrazka? Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, Martyna pisze, każdy wniosek w sprawie drzew każe uzasadnić interesem publicznym. Czy można coś z tym zrobić? Marta proponuje dać na przykład porady sieciobywatelska.pl i zajmiemy się tym. Znaczy, jakbyś przysłała, obywatelska, chyba dobrze napisałem, jakbyś wysłała do nas przykładowe te pisma, pytania i odpowiedzi, to wtedy postaramy się pomóc. Dwie rzeczy ważne tak naprawdę. Zaczynamy sesję tych webinariów, to już godzinę chciałbym skończyć to webinarium, czyli jakiś początek. Będzie cały tydzień o jawności, o różnych jej elementach. Zapraszam do nas na stronę internetową i do naszych mediów społecznościowych. I też w związku z tym, że mamy taki pomysł, żeby w ogóle dyskutować o tej jawności, dostępności informacji, o wiedzy, trochę też nawet w kontekście tego, co się teraz dzieje, czy mamy dostęp do informacji, jak jesteśmy proaktywnie informowani. Też z dużych i małych rzeczy, dużych tych lokalnie, małych tych centralnie, to jest taka kwestia, żeby się tym teraz dzielić. Jeżeli padały pytania, to żeby u nas, czy w wydarzeniu, czy w ogóle pod postami dzielić się pomysłami i dyskutować o tym. Może coś z tego wyniknie teraz w tych... Nie jest, więc my na Facebooku, już pan do Wojciecha odpisuje, puszczamy te głównie informacje, które i tak są u nas na stronie internetowej. Też to jest może bardzo ważna sugestia od Wojciecha tutaj, żeby też komentować u nas na stronie internetowej, żeby w danym wątku, który się pojawia, to też tam korzystać. Tego zachęcam. I z mojej strony to tyle, ja dziękuję. Postaram się jeszcze przejrzeć pytania, czy na pewno padły odpowiedzi na pytania. Jeżeli nie, to postaram się jakoś jeszcze na nich odpowiedzieć. Teraz kwestia tego PDF-a, to mam prośbę, nie wiem, kto to pytał. Okej, Wojciech, to mam pytanie, jakbyś Wojciech w jakiś sposób nam zasygnalizował, jak się z tobą kontaktować, nie poprzez Facebooka, to połączymy cię wtedy zarówno z Pawłem, jak i z Michałem i też ewentualnie przy naszym wsparciu, żeby odpowiedzieć na te wątpliwości dotyczące obrazu, a tekstu. Więc Wojtek, czekamy na wieści od ciebie, jak się z tobą skontaktować, a do, jak rozumiem, Paweł G., to wiem, kto to jest, i Michał jest imienia, nazwiska, to wiem, kto to jest. Zatem komentujemy, Wojtek zostawił, komentujemy, debatujemy, dawajcie przykłady, inspirujcie się nawzajem i przypominam, żeby przeznaczyć 1% na sieć obywatelską Urzędów Polska. Jest ten moment, w którym
czy rozliczamy, końcówka już na środek rozliczenia PIT-u, więc prośba, żeby pamiętać o nas i o 1% dla nas, żebyśmy mogli dalej działać wszyscy na rzecz prawa do wiedzy i tego, żebyśmy mieli dostęp do wiedzy. Jeszcze raz Wam dziękuję. Wszystkim przepraszam za początek i za niedogodności techniczne, ale to się czasami zdarza. Dobrego dnia i zapraszam wieczorem, jest o kolejne webinarium godzinne, maksymalnie. To ja już sobie włożę mikrofon, a Wy sobie jeszcze pozdrawiajcie.